Minął nam cały styczeń, więc wiadomo co nadchodzi. Nadchodzą ulubieńcy stycznia. Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam na pogadankę. Od czego by tu zacząć? Dobra, zaczniemy od gąbeczki. Znowu mam Wam do pokazania gąbeczkę. 2 czy 3 miesiące temu wspominałam o gąbeczce do podkładu z firmy Kelly, coś takiego, która tam kosztuje, nie wiem, pomiędzy 10 a 15 zł. Zapomnijcie, cokolwiek mówiłam na temat tamtej gąbki. Tamta gąbka w porównaniu do tej to jest po prostu gniot. To jest gąbka z Kiko, pod latarnią najciemniej, wiadomo. To jest gąbka z Kiko, ona kosztuje 29 zł i ona ma taki specyficzny kształt. Ona jest w tej chwili wyprana, trochę wygnieciona, trochę już taka zmarnowana, stłamszona, ponieważ używam jej od miesiąca, co drugi dzień ją piorę, więc przynajmniej tak 15-16 razy została uprana. Kształtem ona jest taka dosyć specyficzna, bo tutaj ma takie wycięcie, tu ma taki zakończony właśnie, ostry koniec i czubeczek ma dosyć taki normalny jak w każdej gąbce. Jak ją złoczymy, jest super miękka, jest przemięciutka, tak miękka, że hej. I co najważniejsze, ona właśnie po praniu, po iluś tam razach prania, nie zrobiła się takim twardym kamieniem. Niestety tamta z tej firmy Kylie, czy jak to tam brzmiało, ona była fajna na początku, ale niestety po praniu zaczęła się robić taka właśnie gumowata, taka mało zdatna do użycia. Dało się jej używać, ale w porównaniu do tej to jest zupełnie inna bajka. Kiko ma dwie wersje tych gąbek. Jest gąbka w wersji fioletowej, która ma kształt taki bardziej gruszkowaty, takie te bardziej popularne zdecydowanie kształty, bodajże ten kształt, który firma MAC też sprzedaje. I jest właśnie wersja różowa i ta gąbka w porównaniu do tej fioletowej właśnie z Kiko jest zdecydowanie bardziej miękka. Więc jeżeli ktokolwiek przychodzi do mnie i chce kupić gąbeczkę, to zawsze polecam tą różową, a nie tą fioletową. Opatentowałyśmy tą gąbkę razem z moją koleżanką z pracy, pozdrawiam Cię Elżbieto. I Ela tak samo jest zachwycona tą gąbką, używamy jej, wystartowałyśmy równo w Sylwestra z tą gąbką, od Sylwestra jej używamy i używamy jej codziennie, dzień w dzień i Ela jest tak samo nią zachwycona jak i ja, więc ja i Elżbieta polecamy. Elka, ale fame! Dobra, jedziemy dalej. Po filmie Agnieszki Dressed in Mint, jeżeli dobrze wymawiam, przepraszam jeżeli źle, zaczęłam używać mydła do prania, pędzli, gąbek i wszystkiego tego innego, tych wszystkich przyrządów, narządów, mydła firmy Protex właśnie różowego w wersji kremowej. Wcześniej używałam białego jelenia bez barwników i mydła z firmy Barwa, też chyba taka zwykła kostka bez żadnych barwników, bez żadnych dodatków i tamte mydła się sprawdzały, były dobre, ale to mydło zdecydowanie jest lepsze. Ja zostawiłam sobie opakowanie, żeby Wam to pokazać, bo no nie będę Wam pokazywać zużytego mydła raczej i naprawdę tak jak to mydło dopiera, to jest bajka. Naprawdę to mydło świetnie dopiera i w ogóle polecam Wam naprawdę serdecznie filmik Agnieszki na temat właśnie tego, jak ona dopiera pędzle i gąbeczki. Naprawdę od tamtego filmiku zaczęłam używać właśnie sposobu Agnieszki i tego mydła i znacząco szybciej dopieram właśnie pędzle, gąbki. Na pewno przyjemniej mi się to robi. Wiadomo, niestety u nas jest taka historia, że tak czy inaczej tych pędzli się uzbiera i jest to katorga ubyć te wszystkie pędzle, ale tak czy inaczej na pewno dzięki sposobowi Agnieszki i dzięki temu mydle, dzięki temu mydle idzie mi to znacznie lepiej. Następnym takim specyficznym narzędziem do polecenia przeze mnie jest nożyk do twarzy, chyba tak to można by to nazwać. To jest coś takiego, to jest nożyk, który wbrew pozorom nie jest ostry, ale służy do tego, aby usuwać z twarzy wszelkie owłosienie, tak? Jeżeli macie tutaj zarośnięte trochę, nie mówię, że zarośnięte jak facet, tak? Ale jeżeli macie jakieś drobne włoski, które Wam przeszkadzają bądź są dosyć ciemne i je widać nawet spod makijażu, to to jest właśnie po to, żeby tutaj to sobie podgolić. Wąsik możemy sobie podgolić. Ja tutaj akurat do tego nie potrzebuję używać, jeszcze nie mam takich bokobrodów, więc ja twarzy nie potrzebuję golić, ale tak czy inaczej przydaje mi się to bardzo fajnie, jeżeli chcę usunąć wszelkie pojedyncze takie delikatne włoski dookoła brwi. Dokładnie sobie właśnie te mini włoski dookoła brwi strzygę tak jakby tym nożykiem i ta okolica właśnie dookoła jest super gładziutka i w zestawie zawsze macie 3 takie nożyki. Ja akurat swój zestaw nożyków zamówiłam z eBaya. Kosztowało mnie to chyba w okolicach dolara bądź $2, coś takiego. Wydaje mi się, że chyba w okolicach dolara, właśnie za zestaw 3 nożyków. I wydaje mi się, że gdzieś w którejś drogerii internetowej naszej polskiej widziałam też już takie nożyki, więc wiadomo, tak jak zawsze wszystko na dole wypisuję i linkuję, to postaram się u Was znaleźć linki zarówno do eBaya, jak i do polskich drogerii, tam gdzie będą te nożyki, będziecie mieć info na dole. Później czas na rozświetlenie. Najpierw pokażę Wam rozświetlacz w płynie. To jest rozświetlacz ze Sleeka Bare Kissed Illuminator w kolorze Monaco. Bodajże są chyba 3 wersje kolorystyczne. Monaco jest chyba najjaśniejszy z tego, co mi się wydaje. I już Wam pokazuję, jak ten rozświetlacz wygląda. Jak go wyciskamy, to mamy taką dosyć chłodną, srebrną kulkę i jak go rozsmaruję grubo, to on wygląda w ten sposób, bardzo mocno opalizuje, ale właśnie robi taką typową taflę. Tu nie ma żadnych drobinek, bardziej bym się skłaniała, że to jest perła, powiedzmy. Jak rozprowadzimy go mocniej, to zdecydowanie niweluje nam się efekt takiego właśnie metalicznego, różowego koloru i staje się on zdecydowanie bardziej naturalny i tworzy nam dosłownie taflę. Takiego rozświetlacza możecie, wiadomo, używać pojedynczo na szczyty kości policzkowych, na łuk Kupidyna itp. itd. Ale ja zdecydowanie w styczniu używałam go do mieszania z podkładem. Brałam dosłownie pół kropelki tego rozświetlacza, tym bardziej, że ja robię coś takiego, już Wam pokażę. Ja sobie podkład na bieżąco do odcienia skóry mieszam, ponieważ byłam mocniej opalona, teraz blednę, schodzi mi kolor, możliwe, że za chwilę pójdę, jeżeli znajdę chwilę czasu, pójdę znowu na solarium, trochę się podpalę, więc ja podkładu używam na bieżąco zmieszanego, dopasowywuję sobie kolor z 2-3 podkładów, tak aby mieć idealny kolor, a nie taki, jaki producent mi narzucił. I ja mam zawsze podkład odłożony w takim mniejszym, malutkim pojemniczku i właśnie biorę sobie wtedy, nakładam sobie kropeczkami podkład na twarz, biorę połowę takiej kropelki tego rozświetlacza, dalej rozkładam te kropeczki na twarz i wszystko razem rozsmarowuję po twarzy. Tak jak na przykład ja, macie cerę mieszaną, bądź nawet macie cerę tłustą, to nie możecie za bardzo używać, możecie, ale nie jest to wskazane, używanie podkładów takich typowo nawilżających, które przeważnie właśnie też mają taki efekt ładnego rozświetlenia takiej zdrowej cery, ponieważ Wam to spłynie, nie będzie Wam się to trzymało na twarzy. A jeżeli używacie podkładu typowo matującego, długotrwałego, tak jak ja, to możecie sobie dodać kropelkę, pół kropelki takiego rozświetlacza i nie zmienia Wam się konsystencja podkładu, może minimalnie, ale nie ma to większego znaczenia właśnie na długość noszenia się podkładu, na jego konsystencję i tak naprawdę może w stopniu minimalnym, ale tak naprawdę nie zmieni się konsystencja tego Waszego podkładu, on będzie tak samo cały czas dobrze się utrzymywał, dobrze się zachowywał na twarzy, ale uzyskacie trochę tego właśnie rozświetlenia, tego glow, tego właśnie zdrowego wyglądu na skórze. To jest dobry sposób. Ja od czasu do czasu właśnie, jeżeli mam taki dzień, że mam ochotę na mocniejszy glow, nie tylko tyle, co mam na policzkach, na nosie i na łuku Kupidyna, mam ochotę jeszcze, żeby ta cera była bardziej taka rozświetlona, promienista, to dodaję sobie kropelkę czegoś takiego. Bardzo fajna sprawa. I pozostając przy rozświetlaczach, jeszcze Wam dzisiaj pokażę rozświetlacz z Makeup Revolution, to jest Pro Illuminate. To jest rozświetlacz, który pochodzi z zestawu bodajże świątecznego z Makeup Revolution i w tym zestawie świątecznym było jeszcze takie duo do konturowania oraz 3 pędzle, mały stippling brush bodajże do różu i do pudru. Pędzle są całkiem dobrej jakości, nie powiem, że nie, są całkiem fajne. Duo do konturowania takie pół na pół, dupy nie urywa, ale rozświetlacz jest ekstra. Bardzo mi się podoba. Z tego, co niektórzy z Was mi pisali, to ten rozświetlacz można kupić pojedynczo, bo ja go kupiłam w zestawie dlatego, bo go wcześniej nie było pojedynczo i się napaliłam, ponieważ chciałam mieć ten rozświetlacz i to duo do konturowania, dlatego kupiłam zestawik i się zamotałam. Rozświetlacz prawdopodobnie występuje w wersji większej, ja mam w wersji trochę mniejszej. Rozświetlacz kolorem bardzo mi przypomina rozświetlacz z My Secret, który jak wiecie jest jednym z moich ulubionych i on ma tak samo, tworzy dosłownie taflę. Tu nie ma żadnej drobinki, tu nie ma jakiejś przesadnej perły, mamy taflę. I to jest rozświetlacz, który ma taką beżowawą bazę, delikatnie jest dosłownie wypośrodkowany, nie jest ani złoty, ani srebrny, jest na beżowej, takiej typowo skórnej bazie i jest neutralny. Ślicznie wygląda, jest przepiękny, raczej nie można z nim przesadzić. Jeżeli będziecie dokładać 5-10 warstwę, no to będziecie mieć mega mocny highlight, tak? Wiadomo. Ale przy pierwszym właśnie takim położeniu pędzlem będziecie mieć bardzo ładny taki glow, ale nie będzie mega dyskoteki na policzku. Postaram się też znaleźć link. Może gdzieś są te rozświetlacze w wersji pojedynczej. Jeżeli nie znajdę w wersji pojedynczej, to pokażę Wam, w którym zestawie, gdzie, w której drogerii ja to kupowałam. Dobra, niewiele nam zostało. Dalej mam Wam do pokazania pomadki, 2 kolory jednej pomadki z Kiko. To jest nowość. To jest pomadka pod tytułem Smooth Temptation. I ja mam wersję numer 1 i numer 4 i to są pomadki, które mają satynowe wykończenie, ale utrzymują się i wyglądają trochę bardziej jak pomadki matowe. Nie utrzymują się aż tak długo jak typowo matowe pomadki, tak jak na przykład pomadki z Golden Rose, ale jeżeli lubicie właśnie takie satynowe wykończenie, które ma funkcję nawilżającą usta, one są bardzo mocno nawilżają usta, to serdecznie Wam polecam. To jest numer 1, to jest numer 4. Te pomadki są w tej chwili na wyprzedaży bodajże. To jest nowość, ale nowość, która weszła od razu na wyprzedaż. One tak to kosztują chyba 38 zł jedna, a teraz są bodajże po 11,40, coś takiego. I ja bardzo upodobałam sobie taki zestaw na ustach. Używam konturówki z Golden Rose, używam bodajże 502, tak. I następnie na tą konturówkę nakładam tą pomadkę w wersji numer 1. Mam bardzo ładny kolor, jest trochę mocniejszy, jest bardziej wyrazisty właśnie niż takie gołe usta, ale jest bardzo naturalny. Nie jest coś takiego, że macie wary jak Kelly Jenner, czy tak jak ja w tej chwili i to widać. Więc konturówka to jest ulubieniec wszechczasów, to wiecie. A ta pomadka na co dzień jest jak znalazł, serdecznie polecam. Z kolei na mojej koleżance zdecydowanie lepiej, to jest inny typ urody, dziewczyna jest prześliczna, wygląda świetnie ta 4, więc musielibyście zobaczyć, jakie kolory Wam tam pasują. Tam jest bodajże chyba 6 kolorów do wyboru. Tak czy inaczej jestem bardzo zadowolona z tej formuły. Tak jak mówię, są półmatowe, półsatynowe, dosyć porządnie trzymają się na ustach i przede wszystkim bardzo dobrze usta nawilżają, a ja przez cały styczeń miałam dosłownie usta popękane, usta w opryszkach, na nowo popękane, skóra mi schodziła, więc po prostu już miałam dosyć, a na ustach coś trzeba nosić, więc przez cały styczeń bardzo lubiłam te pomadki, ponieważ czułam trochę ulgi na ustach. I zostały mi do przerobienia pędzle i już zaraz kończę. Pędzel z Kiko, pędzel do blendowania, pędzel o numerze 200. Kupiłam go na promocji za 22 z groszami. W tej chwili wrócił do ceny normalnej, gdzie kosztuje 45 zł. Za 22 zł szczerze polecam kupić. Za 45 dalej polecam go kupić, chociaż uważam, że cena jest trochę zawyżona. I już Wam mówię o tym pędzlu. Co ja mam do powiedzenia? Pracuję w Kiko około roku i w pasie noszę ten pędzel. Nigdy go nie lubiłam, nienawidziłam go, ponieważ w pasie od noszenia te pędzle zrobiły się niestety takie szczotowate, takie typowo do dupy. Nawet jak je się wypierze, to no dupy nie urywa. Nic mnie w tych pędzlach nie zachwycało. I nie wiem, jak to się stało, chyba był otwierany nowy tester czy coś. Otworzyłam nowy pędzel i tak patrzę, on jest fajny, on jest mięciutki, on jest ekstra. I był wtedy na promocji, więc sobie myślę, dobra, za 2 dyszki można go sobie strzelić, można go kupić. I powiem Wam, że tak jak normalny człowiek, tak jak ja właśnie w domu, pędzle myję, pielęgnuję, suszę w osłonkach, to ten pędzel nie jest szczotowaty. Niestety w salonie myję pędzle najczęściej płynem do dezynfekcji pędzli, też mydłem, ale nie suszę ich w osłonkach i w salonie mój pędzel taki prywatny właśnie do blendowania, właśnie ten, zrobił się szczotowaty, zrobił się rozszczepiżony, zrobiła się miotła. Ten mój domowy, prywatny jest świetny. Włosie jest super mięciutkie, jest ekstra, jest naprawdę super. To jest pędzel mieszany, to jest mieszane włosie syntetyczne z włosiem naturalnym. Przypuszczam, że to pewnie w nim jest tutaj koza, ale nie mam pojęcia, więc nie powiem na 100%. Jest fajny, ponieważ ma dosyć długie włosie, ma dużo tego włosia, jest gruby, jest fajny. I jak robicie załamanie powieki, to zrobicie je niesamowicie szybko, delikatnie i właśnie wiecie, o co mi chodzi. I dzięki temu, że on ma właśnie tak włosie ułożone, a nie inaczej, to załamanie powieki zrobicie niesamowicie szybko i od razu idealnie będziecie mieć to rozblendowane. Abyście mieli rozeznanie, to porównam go do pędzla z Zoewy. To jest Zoeva 228 Lux Crease, czyli ten chyba największy właśnie do załamania powieki, do blendowania pędzel. I tak jak widzicie, Zoeva ma czubek zakończony na ostro, a z kolei właśnie ten z Kiko jest zaokrąglony, jest zdecydowanie w porównaniu do tego jest płaski, a ten jest czubaty. I co nam to daje? Jeżeli tą Zoewą robimy załamanie powieki, to skoncentrowanie cienia mamy zdecydowanie bardziej w załamaniu, a tylko dookoła ten cień jest rozprowadzany. Tym pędzlem z kolei, jeżeli robimy załamanie powieki, to ten cień jest mniej więcej wszędzie równomiernie rozprowadzony, jest rzucona taka bardzo ładna chmurka delikatnego cienia i dopiero jeżeli zdecydujemy się na to, aby mocniej zaznaczyć załamanie powieki, to możemy wjechać tym pędzlem bądź jakimś innym, bardziej precyzyjnym i to załamanie powieki jeszcze bardziej zaznaczyć. Jeżeli chcemy jednak właśnie takiego delikatnego zaznaczenia, takiego ładnego rzucenia cienia, taki w bardzo ładny, rozblendowany sposób, to polecam właśnie ten z Kiko. Zakochałam się w tym pędzlu i na pewno jeżeli on będzie znowu na promocji, to ja kupię jeszcze jeden bądź jeszcze 2 pędzle, żeby mieć na zapas i dla klientek. jeżeli będziecie o niego źle dbali, nie będziecie go właśnie suszyć w osłonkach, to on się Wam rozsiapirzy, zrobi się z niego miotła. Jeżeli będziecie o niego dobrze dbali, to będzie zajebiste. I ostatnimi pędzlami i ulubieńcem stycznia na dzisiaj są pędzle z eBaya. Podróbka Real Techniques z tych serii Bold Metals, czy bodajże tak to się nazywa. To są pędzle, które kosztowały mnie w przeliczeniu na złotówki 31-32 zł. 32 zł za 5 pędzli, więc sądzę, że interes jest dobry. I już Wam mówię, te pędzle mają i plusy, i minusy, ale jak za cenę 3 dych, to zdecydowanie one muszą się pojawić w ulubieńcach. To są pędzle, które są wykonane, przypuszczam, że całkowicie z syntetycznego włosia i jak na pędzle typowo właśnie takie chińskie, takie podróbki, są niesamowicie mięciutkie, niesamowicie przyjemne w użyciu. Co do narzekań, to tylko ten jeden pędzel zgubił mi parę włosków i nie jestem do niego jakoś tak mocno przekonana, ale reszta pędzli bardzo dobrze mi się sprawdza. Na przykład ten pędzel pośredni, on może się nam przydać do różu, bądź ja na przykład używam go do pudru pod oczami, do nanoszenia pudru. Mamy pędzel typu taka kuleczka, który fajnie sprawdza się właśnie do konturowania bądź do rozprowadzania korektora pod oczami. Ten pędzel to jest po prostu mój ulubieniec z całego zestawu. Jeżeli bym miała zapłacić za niego 3 dychy, tylko za ten jeden pędzel, to bym go kupiła za te 3 dychy, bo jest po prostu świetny. To jest ogromny pędzel, który jest niesamowicie miękki i świetnie nadaje się do nakładania pudru na całą twarz i też nawet do takiego większego, obszerniejszego nanoszenia bronzera. Jest świetny. Mamy jeszcze pędzel taki typowo spłaszczony do konturowania, też bardzo fajna sprawa. I pędzel, który ma dosyć specyficzny kształt i to jest pędzel do podkładu. To jest pędzel, który jest czymś takim, powiedzmy, nowszym, takim unowocześnieniem takiego typowego pędzla języczkowego do podkładu. Ja nie jestem zwolenniczką takich pędzli, ja nakładam podkład pędzlem typu flat top, takie płaskie, na płasko ścięte, ale jeżeli właśnie lubicie takie pędzle języczkowe, to tym pędzlem też bardzo ładnie rozprowadzicie sobie podkład i właśnie dlatego macie taki specyficzny kształt, aby dotrzeć w każdy kącik tutaj przy nosie, przy oczach. Fajna sprawa. Oczywiście ja Wam to podlinkuję na dole, gdzie ja je zakupiłam, pod jaką nazwą je wyszukiwać i ja Wam podam linka z eBaya, gdzie ja je kupowałam. I z tego co wiem, wiele z Was też kupuje pędzle na AliExpress, więc tam też postaram się je znaleźć i tak samo Wam je podlinkować. I co najważniejsze o tych pędzlach zapomniałam wspomnieć, to jest to, że niestety wadą tych pędzli jest to, że te trzonki są plastikowe, to jest plastik. To nie jest ani drewniane, ani metalowe, to jest plastikowe, więc boję się, że jakbym mocniej tutaj nagięła ten pędzel, to on by się wygiął. Jak na razie nic takiego mi się nie stało, ale lepiej, żeby to było na uwadze. Niestety, to jest minus. I właśnie co do jeszcze takich chińskich zakupów, to czekam na 2 zestawy z Zoevy. Na AliExpress za 170 zł zamówiłam 2 zestawy pędzli, które są teoretycznie albo oryginalne, albo świetną podróbką pędzli z Zoevy. I zamówiłam właśnie 2 zestawy, bardzo, bardzo na nie czekam. Mam nadzieję, że niedługo do mnie dotrą, ponieważ za jakiś czas, właśnie jak dotrą do mnie te pędzle a la Zoeva, a la podróbka Zoeva, to chciałabym Wam je porównać z oryginalną Zoevą i tak samo więcej opowiedzieć w ogóle na temat pędzli chińskich, na temat właśnie takich zestawów, czy to jest fajne, czy to jest opłacalne, czy dobrze jest coś takiego kupować, czy lepiej sobie po prostu brochy nie zawracać. I dowodem na to, jak bardzo czekam na te pędzle, jest mój Snapchat. Jest najdalej w niedzielę mój snawy bez shoppingu nie ma znaczenia. Po prostu nie funkcjonuje tak dobrze, jak powinien. Czekam strasznie na tą paczkę, w której powinny przyjść dwa zestawy tych moich pseudo Zoevy, podróbek, oryginałów chińskich. Nie mogę się doczekać, ja jeszcze jestem taka smutna, codziennie sprawdzam skrzynkę pocztową, czy nie ma żadnego awiza, żadnej paczki. Nawet w weekend, jak idiotka, sprawdzam, czy nie ma awiza. I pytam, jak żyć? Jak żyć, jak się czeka na paczkę i tej paczki nie ma? Dokładnie. Jak żyć? Ja się pytam, jak kurwa żyć, jak się czeka na tą paczkę, czekam już na nią prawie miesiąc, nie, 3 tygodnie na nią czekam, no ale tak czy inaczej to jest długo, nie mogę się doczekać i wiem, że Wy się też nie możecie doczekać, więc trzymajcie kciuki, aby ta paczka w miarę szybko do mnie doszła. No i dobra, nagadałam się, jestem szczęśliwa, że się w końcu nagadałam, bo przez ostatni w sumie i grudzień, i styczeń robiłam bardzo dużo właśnie takich tutoriali makijażowych, więc wyżyłam się artystycznie, ale się nie nagadałam, więc dzisiaj się nagadałam, jestem szczęśliwa i możemy kończyć. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy przypadli Wam do gustu. Jak co miesiąc proszę Was o to, abyście dali mi znać, jacy są Wasi ulubieńcy tego miesiąca, o którym właśnie mówiliśmy, i widzimy się w moim kolejnym filmie. Do następnego i na razie.